Witajcie moi kochani, dzisiaj przed nami kilka książeczek. Jestem Mordercą Maxa Czornyja, Światło Ukryte w Mroku, Sharon Cameron, krewni autorki, której nazwiska nie potrafię wypowiedzieć, Battle Royale, także autora nazwiska, którego nie dam rady wypowiedzieć, oraz Dylemat, Bea Paris. Udało mi się tego spaślaka przeczytać w dnie całe 3 dni, ponad 750 stron. Dlatego, że ta książka jest bardzo wciągająca i czyta się ją bardzo szybko. Także niech nie przeraża Was jej grubość. Książka opowiada o tym, jak uczniowie klasy gimnazjalnej, 42 osoby, zostają zmuszone do gry. Która polega na zabijaniu się nawzajem. Uczniowie zostają umieszczeni na pewnej niewielkiej wyspie, dostają różnego rodzaju broń i rozkaz pozabijania się. Jeśli tego nie zrobią, to i tak zginą. Część uczniów natychmiast przystępuje do gry, część się chowa, części się to nie podoba i próbują jakoś uciec z wyspy. Bohaterowie zostali bardzo fajnie nakreśleni, są różni, mają różne charaktery, inaczej się zachowują, dość brutalnie się zabijają. Dla osób nie lubiących krwawych scen, mogą te sceny być bardzo mocne. Moim zdaniem autor trochę przesadził pod koniec książki, robiąc bohaterów prawie niezniszczalnych ludzi. Uważam, że zbyt mocno oberwaliby dokonywać tego, co robili. No, ale przymykam na to oko. Rzecz dzieje się w Republice Wielkiej Azji Wschodniej. Państwie wymyślonym przez autora, w którym panuje wielki wódz. Państwo i jego polityka jest tu opisane w niewielkim stopniu, moim zdaniem niewystarczającym. Chętnie dowiedziałabym się o nim więcej, tak samo jak o przyczynach tej gry, w której muszą brać udział uczniowie. Niby autor to wyjaśnia, no ale bardzo powierzchownie. Fabuła zdecydowanie skupia się na walce uczniów. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą książką. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak wciągająca i że tak dobrze będzie mi się ją czytało. Zakończenia się częściowo spodziewałam, ale i tak nie zaskoczyło. Osobom, które lubią dość brutalne książki, bardzo serdecznie polecam. Okładkowo 74,90, ale widziałam, że można ją dostać już poniżej 45 zł. Bardzo serdecznie polecam. Jestem mordercą Max Czorny. Jack Unterweger był swego czasu popularną osobą w Austrii. Był uważany za osobę, która pozytywnie poddała się resocjalizacji podczas pobytu w więzieniu. Osobą, która bardzo żałuje swej zbrodni i nigdy więcej jej nie popełni. <grym> Dobre sobie. Książka ta jest pewnego rodzaju biografią mordercy Jacka Unterwegera, osoby, która zamordowała wiele prostytutek w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. W książce poznajemy jego dzieciństwo, rozwój jego kariery tak, kariery. Unterweger napisał książkę, która przyniosła mu sławę. Był autorem wierszy i sztuk teatralnych oraz jego morderstwa. Poznajemy jego charakter, jaki był narcystycznym, zakochanym w sobie z kurwy. Książka jest napisana bardzo rzetelnie. Autor zebrał wiele materiałów na temat mordercy. Ma on bardzo lekki pióro, i książkę czyta się Naprawdę szybko i dobrze, ale spodziewałam się po tej książce czegoś ohydnego, obrzydliwego, paskudnego, że podczas lektury będę wykrzywiać twarz z obrzydzenia, że książka zrobi na mnie piorunujące wrażenie. A dostałam taką sobie książkę, która niby ma opisy morderstwa, ale w ogóle nie robiących na mnie wrażenia. Opisująca smutne dzieciństwo, ale czytywałam smutniejsze. Straszny zawód. Książka nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Ciągle miałam nadzieję podczas lektury na coś mocniejszego, a nie dostałam nic. W porównaniu do jego poprzednich książek o mordercach, ta książka jest bardzo słaba. Te dwie. Bardzo serdecznie Wam polecam. Są moim zdaniem kapitalna. Tej niestety nie. Możecie ją jak najbardziej przeczytać, ale nie spodziewajcie się niczego specjalnego. Taka tam poprawna historia z seryjnego mordercy. Okładkowo 42,90. Można ją dostać za 30 zł. Ja tej książki niestety. Nie polecam. Dylemat. Głównymi bohaterami tej książki są Livia i Adam. Małżeństwo z ponad 20-letnim stażem, rodzice dwójki już dorosłych dzieci. Livia ma wkrótce 40 urodziny i szykuje z tej okazji wielkie przyjęcie, o którym zawsze marzyła, na które odkładała pieniądze od lat, które bardzo drobiazgowo sobie zaplanowała i na które bardzo się cieszy. Jej mąż, Adam, ją wspiera, pomaga w przyjęciu i cieszy się razem z żoną z nadchodzącej imprezy. Oboje mają przed sobą pewną tajemnicę dotyczącą ich córki Marni. Obydwie te informacje się różnią: Livia zna tę tajemnicę już od paru tygodni, a Adam dowiaduje się czegoś w dzień przyjęcia urodzinowego. Oboje mają wielki, tytułowy dylemat przed wyjawieniem tej tajemnicy współmałżonkowi. Przede wszystkim jest to powieść psychologiczna, a nie tak jak wcześniejsze książki autorki. To nie jest powieść sensacyjna ani żaden thriller. Tak jak pisze z tyłu na układce, jest to powieść psychologiczna. Czytało mi się to całkiem dobrze. Autorka fajnie opisuje uczucia, jakie targają głównymi bohaterami, ich przemyślenia, czy powiedzieć żonie mężowi czy nie, już teraz mówić czy później. Byłam ciekawa zakończenia książki i decyzji, jakie podejmą bohaterowie. Książka jest napisana lekko i przyjemnie, szybko się ją czyta. Jest to takie lekkie czytadło, które można sobie poczytać na przykład na plaży albo do poduszki. Nic specjalnego, ale czyta się dobrze. Okładkowo 37.90 z rabatem jest dostępna za 26.50. Dla mnie to jest takie 6 na 10, można poczytać. Krewni. Pewien starszy mężczyzna, noa. Wkrótce obchodzący 80. urodziny, zostaje opiekunem prawnym 11-letniego chłopca, Michaela. Ojciec Michaela nie żyje, matka siedzi w więzieniu, nikt w rodzinie nie spełnia warunków, aby się nim zaopiekować. Noa jako jedyny spełnia te warunki i po długich namowach zgadza się zająć chłopcem. Nie za bardzo mu to pasuje, bo na swoje urodziny postanowił polecieć do Francji, kraju, z którego pochodzi. Chłopak musiałby polecieć razem z nim, a to kosztuje. Poza tym, jest już starszym człowiekiem, nie ma już sił i ochoty zajmować się dzieckiem. No ale to jednak jego krewniak nie chce pozwolić, by trafił do domu dziecka. Książka. W genialny sposób opisuje relacje tych dwojga osób. Osób, które diametralnie się od siebie różnią. Noah jest wykształconym, statecznym mężczyzną, byłym wykładowcą na uniwersytecie. A Michael chłopakiem pochodzącym z nieciekawej dzielnicy, chodzącym do kiepskiej szkoły, przed którym przyszłość nie mieni się w świetlanych barwach. Książka toczy się powoli, Niemal tak powoli, jak porusza się nasz Noa, starszy wykładowca. Noa często opowiada o swojej rodzinie mieszkającej we Francji, o matce, o dziadku, słynnym fotografie, o przodkach Michaela. Mężczyźni nie są zadowoleni ze swojego towarzystwa, ale jakoś, jakoś siebie tolerują. Chłopiec odnosi się do mężczyzny z niechęcią, No, a też nie przejawia entuzjazmu, ale powoli zaczynają się ze sobą zaprzyjaźniać. Moim zdaniem, jest to wręcz genialna opowieść o przyjaźni, napisana z humorem w bardzo realistyczny sposób. Czytam ją z wielką przyjemnością. Mimo, że w książce w sumie nie za wiele się dzieje, czytam ją z zainteresowaniem, często się uśmiechając. Jest to powieść obyczajowa, ale jak dla mnie z tych lepszych, z tych wartościowych, które wnoszą coś do naszego życia. Książka jest w oprawie zintegrowanej. Układkowo za 39,90 na gildii za 27,90. Książka jest bardzo dobra, taka, z którą warto się zapoznać. Serdecznie polecam. A na koniec. Światło ukryte w mroku. Przepiękna historia o kobiecie ukrywającej Żydów podczas II wojny światowej. Jest to książka oparta na faktach. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Życie się dzieje w przemyślu. Wybucha wojna, Żydzi są prześladowani, trafiają do getta, są wywożeni do obozów Fusia. Młoda polska kobieta, która pracowała u żydowskiej rodziny, postanawia, że będzie im pomagać jak tylko potrafi, bo uważała tych ludzi za swoją rodzinę. Przynosi im jedzenie do getta, narażając własne życie. Gdy getto zostaje zlikwidowane, chowa ich u siebie, zapewniając im dach nad głową i pożywienie. Przyjmuje także innych Żydów, ocalając im życie. Jest to niezwykle ciepła historia o poświęceniu, miłości i krzywdzie. Czyta się ją z niedowierzeniem, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Momentami przerażająca i smutna, mocna. Ale też radosna i wzruszająca. Książka napawająca optymizmem, bo wśród nas są jeszcze naprawdę dobrzy ludzie, którzy stawiają dobro innych nad własne. O tym, że nie każdy jest zły, mimo że wszystko na to wskazuje. Książka jest bardzo dobra, wręcz rewelacyjna, po którą warto sięgnąć. A, jej, a na jej końcu możemy obejrzeć zdjęcia. Zdjęcia, które przedstawiają bohaterów tej książki. Twarda oprawa okładkowo 42,90 z 30% rabatem za 30 zł. To jest jedna z lepszych pozycji o prześladowaniu Żydów podczas dru II wojny światowej. Jeśli nie najlepsza, jaką w życiu czytałam. Bardzo serdecznie polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tych pięciu fajnych. Może nie wszystkich, ale trzy z nich są bardzo fajne. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się ciepletko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!